Jestem. Tak, ja też chyba jestem. Dobra. Daniel. A, przepraszam. Nie majtamy, nie majtamy. No tak. Ale już pokój. Muszę, bo to tak wzruszyłem się. To nie mogę, bo jak zajmę bluzę, to... Nie, spokojnie, dam radę. Nie, no już do... Tak, tu światła są straszne. Dobra, zaczynamy, tak? Idealnie. Daniel Omielańczuk. Tuż przed samą galą UFC Fight Night w Krakowie. Tak, a się chcę zapytać, jak zrobienie wagi, ale akurat u ciebie tego problemu specjalnie nie ma. Ale tak czy inaczej schudłem 8 kg do tej walki, żeby się czuć lepiej się ruszać, być lżejszym. No właśnie, to tak widać nawet, trochę zupełnie na sylwetkę, że te pierwsze zdjęcia, które były, to aż trudno było uwierzyć. Daniel Mielanczuk tak wziął się za siebie. No, udało się tym razem, wiesz, zmieniłem dietę, odstawiłem kilka środków, w sensie żywieniowych, tak? No właśnie, bo już tak sobie myślę, jakie te środki odstawiłeś? Spokojnie, żywieniowych, zmieniłem podejście, zacząłem stosować dietę tak bardziej paleo i jest to, uważam, dieta, która jest dla mnie bardzo dobra, więc czuję się na razie nieźle. Tak jeszcze patrz? Jeszcze pomaga mi to, bo dużo medytuję, wiesz, i pomaga mi w lewitowaniu, jak jestem lżejszy trochę. Lewitujesz? Zdarza się. No proszę, czyli dodatkowa jeszcze umiejętność. A tak zapytam się a propos tego wszystkiego nowego imidżu, okulary, bardzo gustowne zresztą muszę przyznać, to jest tak troszeczkę dla bajeru, czy rzeczywiście coś tam potrzeba już było założyć? Potrzeba to była od dawna założyć okulary, ale tak nie mogłem się zebrać, żeby iść do okulisty i żeby sobie ogarnąć. A teraz robiłem właśnie badania już do UFC, oni wymagają okulisty i od razu poprosiłem lekarza, żeby wypisał mi receptę na okulary. No ale w nich nie będziesz mógł akurat walczyć, natomiast pewnie tak doskonale gdzieś tam widziałeś, już przyglądałeś się temu, co potrafi twój przeciwnik, co umie twój rywal. Jak go oceniasz? Jak oceniasz tego, z kim przyjdzie ci walczyć? Już tak się troszkę zaskoczę, bo nie oglądałem go za bardzo, wiesz. Ogólnie nigdy nie oglądałem swoich przeciwników, nie robiłem żadnych game planów przed walką, bo zresztą nie umiałbym żadnego zrealizować, bo już tak mam, że nie umiem. Idę, walczę, co los przyniesie, jak ręka poleci, tak walczę. Więc wiem tyle, że jest bardzo wysoki. Tak naprawdę widziałem ostatnio jego walkę z Todem Duffin, tak? Więc poza tym nie za dużo mogę ci o nim powiedzieć. Ale pewnie pozytywnie nastawiony jesteś do tego pojedynku. Tam już mimo, że jak sam mówisz, game plan nie bardzo, to jednak takie dobre nakręcenie już tam jest. Powiem ci, że jak się nie popsuje nic w ciągu tych dwóch dni, to powinno być dobrze, bo czuję się naprawdę fajnie. Więc wiesz, powinno być dobrze, tak? Dobrze, tym bardziej, że masz obiecane gadżety, jak ci się uda szybko i efektownie wygrać. Tutaj redaktor chciałbym powiedzieć, że obiecał mi, że jak wygram przez knockout w pierwszej rundzie, dostanę ten mikrofon z nadajnikiem i od pana kamerzysty kamerę. No właśnie, proszę, czyli jest o co walczyć, nie ma się co oszukiwać. No, no dobrze, no to życzymy powodzenia mimo wszystko, choć straty mogą być poważne, ale mimo wszystko wolelibyśmy te straty ponieść. Zapytam cię jeszcze o taką rzecz. Pierwszy raz oczywiście UFC przyjechała do Polski, ty już masz za sobą występy na galach UFC. Troszeczkę od kulis znasz też tą organizację. Jak oceniasz tutaj to, co się dzieje? Czy to jest tak samo albo podobnie jak podczas tych gal, w których wcześniej uczestniczyłeś jako zawodnik? Czy czymś się różni to wszystko, co się dzieje tutaj w Krakowie? Powiem ci szczerze, że niewiele się różni od Kanady, czy jak walczyłem w Abu Dhabi. Jest to tak samo. Tu panuje bardzo luźny poziom, nie pozwalają, żeby zawodnik przyjeżdżający gdziekolwiek na galę się stresował, czy cokolwiek. Wszystko jest właśnie luźno, bez żadnej spinki. Tak mega fajnie to zrobione. Czyli generalnie wszystko wygląda tak jak na całym świecie. To też cieszy. Jak ty oceniasz, powiedz, a propos tego UFC, tego jak to wygląda na całym świecie, rozpiskę tej gali? Jak oceniasz te walki? Bo dużo mówiono przed tą, że to słaba rozpiska jest. Znaczy, wiesz, nigdy nikomu nie dogodzisz. Każdy powie, że to słaba, ale uważam, że zestawienie Gabriela Gonzagi z Krokopem to jest bardzo fajne, bo to są obie dwaj mocni zawodnicy, legendy. Krokop już trzeci raz wraca do federacji. Jak widać, lepiej wygląda teraz niż jak do tej pory walczył, tak? Więc jest na pewno przygotowany na 100% i myślę, że tym razem to Krokop może wygrać. No i to byłoby ciekawe rzeczywiście, ale tak jeszcze wracając do tej rozpiski, 7 zawodników i zawodniczka razem z Polski, czasami na polskich galach się nie spotyka tego, żeby tylu naszych rodaków występowało w jednej karcie walk. Chyba nie było takiej gali gdzieś tam, oczywiście nie miałem tutaj pomiotu Brazylii, ale gdzieś tam, gdzie tak UFC dopiero zaczynała, wchodziła, żeby aż tylu reprezentantów danego kraju walczyło, to także tak chyba jest jakieś podkreślenie rangi tego, że tutaj w kraju, w Polsce u nas UFC z nami się liczy. No tak, mamy dużo zawodników, którzy zaczynają się liczyć w świecie. Samo to, że Janek po pierwszej walce już dostaje
drugą walkę wieczoru i to bardzo dobrym zawodnikiem, no to już o czymś świadczy. A to, że jest tak dużo zawodników, to chyba tylko się cieszyć, że jest z Polski, tak? Lepiej się przyjeżdża na galę, gdzie jest dużo rodaków, jest komu pokibicować niż obcokrajowcom. Nie będę cię pytał o te poprzednie walki, bo o tym już nieraz rozmawialiśmy. Wiele błędów, wiadomo. No właśnie. Natomiast zapytam cię co innego. Janek Błachowicz stał w twoim narożniku. No tutaj nie będzie mógł stanąć. Jak to wygląda w tej, od tej strony? Kto będzie tam twoim sekundantem? To wiadomo. Mój trener Piotr Jeleniewski, Robert Złotkowski, który jest moim trenerem od stójki i mój serdeczny przyjaciel Michał Materla. I jeszcze Michał Materla będzie u ciebie, no to proszę bardzo. Czyli generalnie taka mocna ekipa, również jeśli chodzi o to, kto stanie przy klatce. Dokładnie, będę miał wsparcie z każdej strony. Jakbym sobie nie radził, to zawsze ktoś tam może skoczyć i pomóc. Skoczyć i pomóc. A gra, wiadomo, toczy się o wysoką stawkę. Otóż... Jest to, co walczyć. Życzymy w takim razie, żeby to zwycięstwo przyszło tutaj, żeby ta walka była dla ciebie taka udana i żeby faktycznie już w pierwszej rundzie było po wszystkim. Tak, nie dziękuję, ale trzymajcie kciuki, żebym wygrał w pierwszej rundzie, to ten mikrofon oraz kamera będzie należały do mnie. Otóż co, wtedy też sobie porozmawiamy na tej kamerze, tak ostatni raz. Dziękuję bardzo.